Będziemy rozmawiać o ojcu Gabrielu Amorcie, najpopularniejszym egzorcyście przełomu XX i XXI wieku, egzorcyście Rzymu, który bywał czasami nawet nazywany naczelnym egzorcystą Watykanu. Był także bardzo płodnym pisarzem, ponieważ jeśli dobrze naliczyłem, napisał 30 książek, gdzie był autorem lub współautorem, z czego tylko część została przetłumaczona na język polski, ale jest szalenie popularna w naszym kraju. Kupiłem 6 tych książek, z czego 4 przeczytałem, tam już 2 kolejne sobie odpuściłem, ponieważ treści się, no, powtarzają w nich. Te książki są dość osobliwe, o czym chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Ojciec Amort budował swoją pozycję na wielkiej ilości egzorcyzmów, które rzekomo odprawiał. To znaczy, on odprawiał na pewno tych egzorcyzmów dużo, tylko te liczby nie do końca się spinają. W roku 2000 twierdził, że przeprowadził 50 tysięcy egzorcyzmów. W roku 2010 powiedział już, że tych egzorcyzmów było 70 tysięcy. A w roku 2013, dokładnie 31 maja, w Huffington Post pojawiła się informacja pozyskana od niego, że przeprowadził 160 tysięcy egzorcyzmów i, cytuję, licznik dalej cyka. Więc jeśli bierzemy te liczby na poważnie, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy, bo oznaczałoby to, że od marca 2010 do końca maja 2013 przeprowadził 90 tysięcy egzorcyzmów. Przyjmując, że pracował 12 godzin dziennie, wychodzi na to, że egzorcyzm powinien odprawiać co 9 minut. W tym czasie nie jedząc, nie chodząc do toalety, nie odprawiając mszy i nie udzielając się w mediach, co byłoby dla niego bardzo nietypowe. Prawdopodobnie z tego względu, kiedy pojawił się w kinach film o Amorcie, podawano liczbę 70 tysięcy egzorcyzmów, które odprawił w ciągu swojego życia, bo to była jeszcze ostatnia liczba, która mogła się obronić, jakkolwiek. Wydaje się niewiarygodna, ale nie tak jak te 160 tysięcy. I podkreślam, że on mówił o egzorcyzmach, nie wygonionych demonach, że wygonił legion i sobie później policzył, no to 10 tysięcy już mam odhaczone, tylko o konkretnie o egzorcyzmach. Mam ze sobą egzorcyzmy według Rituale Romanum, czyli rytuału rzymskiego. Ta wersja, którą posiadam, jest z roku 99, natomiast ojciec Amort nieszczególnie ją cenił. On uważał, że egzorcyzm z roku 1614 był o wiele bardziej skuteczny i tamten egzorcyzm był troszeczkę grubszy. Ta książka jest rodzajem instrukcji o tym, jak przeprowadzać egzorcyzmy. I egzorcyzmy według niej można przeprowadzać na kilka różnych sposobów. Można wybierać modlitwy dłuższe lub krótsze. Skompilowałem dokument tekstowy z najkrótszym możliwym rytuałem egzorcyzmu do odprawienia, który byłby zgodny z rytuałem rzymskim. Usunąłem wszelkie didaskalia mówiące o tym, jakie czynności powinny być wykonywane w czasie rytuału egzorcyzmu i wysłałem go do syntezatora mowy. Boże wszelkiego stworzenia, Ty swoim apostołom udzieliłeś władzy, aby w Twoje imię wyrzucali złe duchy i deptali wszelką moc nieprzyjaciela. Przeczytał mi go w 15 minut i 18 sekund. Ja wiem, że język włoski, język polski różnią się długością wypowiadanych słów, ale nie aż tak bardzo. Tutaj zaznaczyłbym jeszcze, że Amort pod koniec swojego życia miał część twarzy jakby trochę bezwładną, przez co mówił powoli. Wydaje się wielce nieprawdopodobne, żeby udało się taki egzorcyzm porządny przeprowadzić w 9 minut 24 sekundy. Tyle konkretnie musiał być trwać egzorcyzm odprawiany jeden po drugim, gdyby Amort rzeczywiście przeprowadził 160 tysięcy egzorcyzmów w ciągu swojej kariery w takich ilościach, jakie podawał w różnych wywiadach na przestrzeni swojego życia. Ojciec Amort w swojej książce powoływał się na doświadczenie ojca Marcello Pellegrino Ernettiego. Ojciec Pellegrino Ernetti, najbardziej znany egzorcysta z Wenecji, a także wielki znawca muzyki i biblista, był świadkiem bardzo poważnych przypadków. W domu pewnej rodziny, oprócz otwierania się i zamykania dobrze osadzonych okien i drzwi, unosiły się krzesła, kołysały się szafy, przedmioty przybierały różne barwy. Ojciec Marcello Pellegrino Ernetti był człowiekiem, który niesamowicie się skompromitował. Twierdził, że w podziemiach Watykanu znajduje się maszyna zwana chronowizorem, która pozwalała robić zdjęcia różnym wydarzeniom z przeszłości. Na dowód, że taka maszyna istnieje, pokazywał 2 zdjęcia Jezusa. Jedno to Jezus umierający na krzyżu, a drugie to Jezus wędrujący z apostołami. Okazało się, że zdjęcie Jezusa umierającego na krzyżu jest de facto zdjęciem rzeźby z włoskiej bazyliki w Calvelanza,
a drugie, gdzie Jezus miał podróżować z apostołami, jest zdjęciem obrazu niemieckiego, mało znanego artysty Józefa Rafaela Wele. Ojciec Marcello Pellegrino Ernetti, oprócz tego, że fałszował zdjęcia Jezusa, sfałszował także starożytny traktat, który miał usłyszeć za pomocą podobnej maszyny, recytowany gdzieś tam w starożytności. Wydaje się wielce niebezpieczne powoływać się na takiego człowieka jako na autorytet, tym bardziej kiedy opowiada historię o unoszących się meblach. Wielu egzorcystów, w tym ojciec Amort, twierdzi, że parapsychologia jest zagrożeniem duchowym. Z drugiej strony, w swojej własnej książce ojciec Amort pisze: egzorcysta powinien mieć wiadomości z zakresu parapsychologii i ogólną znajomość sił paranormalnych. W innym fragmencie z kolei pisze: przed paru laty uczestniczyłem w grze ze szklanką, nie wiedząc, że chodzi o pewną odmianę spirytyzmu. Jak można uczestniczyć w seansie spirytystycznym, nie wiedząc, że chodzi o seans spirytystyczny? Seans, który on dalej opisuje, polega na tym, że kładzie się szklankę na kartce z papieru, gdzie są wypisane albo różne litery, albo słowo tak i nie. Wszyscy uczestnicy tego seansu trzymają palec wskazujący na szklankę i ona jest rzekomo popychana siłą ducha, który próbuje się skomunikować i przesuwając się po stole wysyła różne wiadomości. Innych typów seansów spirytystycznych ze szklanką ja osobiście nie znam. Ojciec Amort mówi rzeczy potencjalnie niebezpieczne, na przykład o zmuszaniu ludzi do egzorcyzmów. Innym jeszcze razem stwarza najróżniejsze przeszkody, aby dana osoba nie poddała się egzorcyzmom. Może chodzić o przeszkody fizyczne lub częściej psychiczne. Także ta osoba nie idzie na spotkanie z egzorcystą, zwłaszcza jeśli nie ma kogoś bliskiego, kto by ją do tego zmusił. Ojciec Amort pochwala egzorcyzmowanie małych dzieci. Jacy ludzie są najczęściej dotknięci przez złego ducha? Nie waham się odpowiedzieć, że są nimi ludzie młodzi. Nowe dzieci są zagrożone, ale nie z własnej winy, lecz z powodu swojej słabości. Ojciec Candido wiele razy zadawał pytania złemu duchowi, obecnemu w osobach w różnym wieku. Woli jednak przytaczać przesłuchiwania dzieci, ponieważ wtedy jest oczywiste, że nie dają one odpowiedzi na miarę swojego wieku. Następnego ranka ojciec Candido egzorcyzmował 6-letnie lub 7-letnie dziecko. Zły duch z wnętrza tego dziecka zaczął drwić z ojca. Ojciec Amort bez słowa komentarza przytacza takie fragmenty ze Starego Testamentu, jak: jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich, sami ściągnęli śmierć na siebie. Nie pozwolisz żyć czarownicy. Do tego mówi: także u innych narodów karano śmiercią uprawiających magię. Pozostawienie takich zdań bez żadnego wyjaśnienia, bez dystansowania się do nich, bez przedstawienia kontekstu historycznego jest po prostu szalenie niebezpieczne. Ktoś może te fragmenty wziąć dosłownie i uznać, że takie jest zalecenie Pisma Świętego. Obecnie ani Żydzi, ani chrześcijanie nie zabijają nikogo ani za wywoływanie duchów, ani za uprawianie czarów, a przynajmniej nie powinni tego robić, bo nie można tych ksiąg interpretować bez kontekstu historycznego i tego, w jakich warunkach były one formułowane i do kogo były wówczas kierowane. Przeczytam teraz fragment książki Wyznania egzorcysty Gabriela Amorta. To taka najpopularniejsza książka napisana przez tego autora. Imiona złych duchów, podobnie jak aniołów, oznaczają pełnione przez nich zadania. Najważniejsze złe duchy noszą imiona biblijne lub nadane im przez tradycję. Szatan, Belzebub, Lucyfer, Asmodeusz, Meridian, Zabulon. Osadzanie tego imienia w tradycji Kościoła jest co najmniej osobliwe. Dlaczego? Dlatego, że Zabulon był patriarchą wymienionym w Starym Testamencie i to dość istotnym patriarchą, któremu Bóg przeznaczył pewne ziemie. Nigdy nie był przedstawiany jako demon. Więc osadzanie tego imienia, mówiąc, że jest to demon znany z tradycji lub Biblii, jest bardzo dziwne, bo albo oznacza, że ktoś nie wie, kim był Zabulon, albo próbuje
zmieniać tradycje. W rozdziale 49 Księgi Rodzaju pojawia się fragment, który brzmi tak. Zabulon mieszkać będzie na wybrzeżu morza, nad brzegiem morza będzie on przystanią dla okrętów, kraniec jego w Sydonie. O co tu chodzi? Jest tutaj określona ziemia, która została przypisana Zabulonowi i wszystkim jego potomkom. Przeszukałem całą Biblię w poszukiwaniu źródła tego błędu Amorta. Znalazłem jeden fragment, w którym pojawiają się takie słowa jak: w dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego. Krainę, ziemię, ziemię zamieszkiwaną przez jakichś ludzi, a nie Zabulona patriarchę. Ale ten dalszy fragment, w którym się pojawiają słowa: za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską, no to jest fragment, w którym ta kraina zostaje znowu doceniona, bo jak pamiętamy z Księgi Rodzaju, który wcześniej czytałem, ta kraina nadmorska jest właśnie ziemią Zabulona. Nie kojarzę żadnego dzieła katolickiego, który mówiłby o Zabulonie jako o demonie, poza książkami Amorta. I w tym momencie się zastanawiam, czy Amort, pisząc te słowa, myślał, że tworzy tradycję Kościoła katolickiego? Ojciec Amort pisze: już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa egzorcyzmowano domy, zwierzęta, przedmioty. Zaświadcza o tym między innymi Orygenes. Powoływanie się na Orygenesa jest takim łatwym trikiem, ponieważ Orygenes, jak mówili ludzie w jego czasach, pisał więcej niż ludzie byli w stanie przeczytać. Ale obecnie nie mamy całej masy jego dzieł. I nie kojarzę żadnego z jego dzieł, w którym mówiłby on o egzorcyzmowaniu przedmiotów. Tak naprawdę bardzo ciężko znaleźć fragment o tym, że pierwsi chrześcijanie egzorcyzmowali przedmioty w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I jedyne, co udało mi się znaleźć w tej materii, to to, że przedmioty egzorcyzmowali donatyści, schizmatycy. Ludzie, którzy twierdzili, że jeśli ktoś wyrzekł się chrześcijaństwa, bo na przykład nie chciał być pożarty przez lwy, stracił prawo do wszystkich sakramentów i już nigdy nie będzie chrześcijaninem. Postulaty donatystów, jak wiemy, zostały przez nas odrzucone. Więc powoływanie się na nich jest co najmniej wątpliwe. A tak jak powiedziałem, nie kojarzę innych pierwszych chrześcijan z pierwszych wieków chrześcijaństwa, którzy mieliby egzorcyzmować przedmioty. Ojciec Amort twierdzi, że żadna z osób, nad którą odprawia się egzorcyzmy, nie popełni samobójstwa, ponieważ nie zna takiego przypadku ze swojej przeszłości. Po chwili jednak dodaje, że był taki przypadek u jego mistrza, ojca Candido, gdzie osoba z prawdopodobnie dużą depresją popełniła w końcu samobójstwo. Pewna dziewczyna z Rzymu, doprowadzona do ciężkiego stanu przez całkowite opętanie, zaczęła przychodzić do ojca Candido, by poddać się egzorcyzmowi. Odczuwała już pewną poprawę, choć nadal męczyła się zwalczaniem pokusy popełnienia samobójstwa. Pewnego dnia do ojca Candido przyszła jej matka. Sądziła ona, że jej córka ma bzika i ciągle czyniła jej wyrzuty. Dzięki wyjaśnieniom ojca Candido zmieniła zdanie o córce, ale w rzeczywistości nie dała się całkowicie przekonać. Pewnego dnia, gdy córka zwierzyła się jej z ciągłych pokus popełnienia samobójstwa, zrobiła jej jedną ze zwyczajnych scen. Jesteś zbzikowana, jesteś nic nie warta, nie potrafisz nawet odebrać sobie życia. Spróbuj. I gdy mówiła te słowa, otworzyła na oścież okno. Córka rzuciła się i poniosła śmierć na miejscu. Brakuje tu komentarza, że może taka osoba powinna być pod opieką psychiatry i psychologa i wówczas może tej tragedii udałoby się uniknąć. Te książki są nader osobliwe. Powiedziałbym, że czasami nawet w niektórych elementach oczywiście ocierające się o herezję, jeśli nie heretyckie, z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego. Ta figura Amorta jest postacią dość skomplikowaną, a jednocześnie dla mnie osobiście trochę niezrozumiałą, jak może być tak popularną osobą w Kościele rzymskokatolickim, mimo treści, które pisał. Mikołaj Kołyszko jest też twórcą serii podcastowej Egzorcyzmy. Przerażająca historia Annelise Michel, która od dziś jest dostępna na platformie Empik Go.